witam wszystkich. Dzisiaj wam pokażę inną nietypową zabawę. Tu nawet słyszycie, że coś pika. Zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi, tylko kamerę przełączę. A jestem na takich polach. No i już tłumaczę. Dziennie nad naszymi głowami latają sondy meteo, dzięki którym mamy pogodę. I one są wypuszczane z różnych miast, no i owszem spadają gdzieś. Wystarczy sobie takie urządzonko zrobić, wprowadzić te koordynaty, no i jakby to powiedzieć, znajdziemy zaraz to, co spadło z nieba, dzięki czemu mamy pogodę. Zaraz wam pokażę, tylko sprawdzę, ile jeszcze mi zostało miejsca. Drogi, a nie miejsca. Te sondy latają na całym świecie, więc w każdym kraju się można pobawić, a jak zrobić takie urządzenie, to wam powiem, tanim kosztem. Na chwilę się rozłączę, sprawdzę mapę. No i chyba już ją widzę. Już wam pokazuję. Tu dalej urządzonko pika sobie. Patrzcie, tu mamy balon, który niestety pękł sobie, sznureczek. A co idzie za sznureczkiem? Idziemy za tym sznureczkiem, idziemy. Wiecie, też fajna zabawa, może się wielu spodobać. Bo nikt nie wie, gdzie to spadnie, a ja już widzę, gdzie spadło. O kurde, fajne pole. O. I widzicie? I jest. Wszystko pisze. Numer seryjny jest. No i mamy sobie sondę, z niej można sobie zrobić stację meteo lub cokolwiek innego. Ja to zaraz zwinę i lecimy dalej. A tu, żeby wam potwierdzić, tu macie, kurde, numer seryjny. I tu macie numer seryjny. No nic, a ja to zwijam i lecę dalej. No i jeszcze ciekawostka. Guzikiem trzeba wyłączyć, żeby nie nadawała. Cała zwinięta ze sznurkiem. No i na tyle. A zastosowań wiele jest do tego. Idzie kombinować. Bo jako prywatne osoby tego nie można kupić. No nic. A teraz lecimy zaraz na wykopki. I będziemy szukać z ekipą. No to na razie, a to była taka odskocznia. I co mogę dodać? Miłej zabawy, bo wszędzie zabawy idzie znaleźć, nawet w szukaniu takiego czegoś. A to na razie.